Bardzo gorąco witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Mocni w Wierze. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec i ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kłaniamy się nisko, szczęść Boże. Księże profesorze, dzisiaj temat prawda i tolerancja. Kiedy patrzymy na deklarację Schumana, założyciela, jednego z założycieli Unii Europejskiej, notabene kandydata na ołtarze, katolika, to w tym pięknym projekcie no, widzimy no, czyste sprawy polityczne, ekonomiczne, doczesne. Tam nie ma odniesienia do jakiejś transcendencji. Jest oczywiście mowa o tym zjednoczeniu. Czy wobec tego, gdybyśmy tak według tego szli, to Europie grozi jakiś nihilizm, jakaś taka pustka, beznadzieja? Myślę, że musimy zacząć od tego, że mało kto, ja też nie studiowaliśmy pism Adenauera, czy wypowiedzi, czy de Gasperiego, czy właśnie Schumana, współzałożycieli. W ogóle oni rzucili ten pomysł, ten projekt Europa. Po II wojnie światowej, po strasznych zbrodniach, po totalitaryzmie hitlerowskim, niemieckim i wobec totalitaryzmu komunistycznego, który wtedy zajął pół Europy i trzymał ją do roku 89 w żelaznym uścisku, a teraz trochę innej formie na wschodzie, a na zachodzie też troszkę innej formie, bo marksizm kulturowy ma się bardzo dobrze i wyraża, znaczy przejawia tendencje ekspansywne w postaci choćby ideologii gender, która zagarnia coraz to nowe obszary życia publicznego. Ale wróćmy do ich wypowiedzi odnoszących się do projektu Europa, do projektu wspólnoty europejskiej. Otóż my tam nie znajdziemy, w każdym razie opieram się na takich, którzy to studiowali, a przynajmniej próbowali, nie znajdziemy projektu chrześcijańska Europa. My możemy powiedzieć, że oni trzej byli ludźmi zakochanymi w Chrystusie, praktykującymi katolikami, chrześcijanami, ludźmi, którzy mogliby reprezentować w najlepszym tego słowa znaczeniu partie chrześcijańskie w tym dawnym, dobrym, klasycznym, gdzie nie oznaczało to nazwy, ale treść chrześcijański, program, katolicka nauka społeczna, chrześcijańska czy biblijna, antropologia, wizja osoby ludzkiej, poprawna i tak dalej. To wszystko oni reprezentowali, natomiast w tym projekcie, który podjęli i który gdzieś tam w wypowiedziach, w przemówieniach się pojawia, nie ma w zasadzie takiego pomysłu, że my będziemy chrystianizować, że my będziemy w imię miłości Chrystusa budowali tę wspólnotę polityczną. Że to jest tak zniuansowane, że właściwie ani Adenauer, oczywiście katolik, oczywiście poranna msza święta i komunia święta właściwie codziennie. Życzyłbym sobie i wszystkim takiej żywej wiary, tak praktykującej. Ale to nie zostało przekute na jakiś program, byśmy powiedzieli, pewnej wizji spójnej, ideowej Europy. To się ograniczyło do tego, żeby zasypać rowy po strasznej II wojnie wywołanej przez Niemcy, po tych zbrodniach, po tych podbojach, po zagładzie Żydów i tak dalej, i tak dalej. Profesor Weiler, właśnie o tej zagładzie mówiliśmy tam ileś tygodni temu, o tym, że ta chrystofobia, czyli ten uraz do chrześcijaństwa i ta taka troszeczkę zawstydzenie z tego powodu, że my chrześcijanie dopuściliśmy się, to znaczy nie my, ale nasi pradziadowie zorganizowali ten niemiecki narodowy socjalizm. No, to niekoniecznie jest tak, że trzeba robić znak równości, ponieważ pisze to, było nie było, myśliciel Izraelita. Ale wracamy do tego, że w dokumentach tej wspólnoty węgla i stali i w późniejszych porozumieniach rozszerzających te pierwsze kraje, a więc Benelux, Francja i Niemcy, a potem to idzie dalej,
Potem się Włochy tam oczywiście włączają, potem się włącza Wielka Brytania i potem to rośnie i potem wreszcie po upadku żelaznej kurtyny Związku Sowieckiego Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa się w to włącza. Kolejne kraje aspirują. Tam nie ma, tam nie było, od początku nie było programu chrześcijańskiego. Tam jest poprawna wizja człowieka, tam jest wizja pewnej wspólnoty, którą nazywamy wspólnym rynkiem, ale taki telos konstytucyjny, cel. Proszę zauważyć, że profesor Weiler jako konstytucjonalista jest przywiązany do tego, że wspólnota ludzka, wspólnota polityczna musi mieć cele transcendentne. Jeśli ich nie ma, to prędzej czy później się zapada i rozpada. Nie można zbudować, jego zdaniem, on tego wprost nie wyraża, ale jako wierzący Żyd, on zdaje się nam sugerować, że nie da się zbudować dobrego państwa, które by służyło integralnemu dobru osób zamieszkujących to państwo, obywateli. Nie da się zbudować dobrego państwa bez odniesienia do Boga, bez odczytania Bożego objawienia. Nie ma poprawnej wizji osoby ludzkiej, poprawnej koncepcji kobiety, mężczyzny, małżeństwa, rodziny, relacji społecznych i tak dalej, i tak dalej. On zdaje się nas przekonywać, że jak wy się pozbędziecie Chrystusa i powiecie, dobra, wszystkie religie są równe w imię tolerancji, żebyśmy się ze sobą nie gryźli, to uznajemy je za tyle samo warte, czyli nic nie warte. Nie zajmujmy się żadnymi religiami, nie ma żadnych objawień. To wszystko jest twór ludzkiej wyobraźni. Niech sobie tam wierzą w co chcą, ale my robimy projekt polityczny, projekt państwa prawa, projekt demokracji. My mówimy jako państwa prawa, w Polsce to też ciągle powraca. Well, powie Weiler, a skąd wyście to prawo wzięli? Dlaczego nagle nie wolno kraść? Bo większość tak chce? Czy też są jakieś inne źródła tego przeświadczenia, że kradzież jest niegodziwością, jest złem? Dlaczego nagle człowieka, który wyskoczył z nożem na ulicy, zamordował drugiego, wy go zakuwacie w kajdanki, wsadzacie do jakiegoś pomieszczenia, gdzie kraty są w oknach, potem robicie jakiś sąd nad nim. No i mu się wydawało, że tak jest dobrze, bo widział, że ten człowiek, którego nożem zaciachał, ma taki złoty sygnet i bardzo dobrej marki zegarek i w związku z tym to mu się przyda. I to jest bardzo dobrze dla niego zabić tego gościa i mu to zabrać. Skąd czerpiecie przeświadczenie, że wasze państwo prawa jest sprawiedliwe? Znikąd, tak? Z woli ludu. No dobra, a jak lud jest podzielony na pół i wybiera 50-50 do parlamentu i tylko jednym głosem narzucacie takie prawo, które pozwala jednych zabijać, a drugich nie. To jest prawo, czy to nie jest prawo? To jest demokracja, czy to nie jest demokracja? Adolf Hitler doszedł do władzy środkami demokratycznymi, czy nie? No demokratycznymi. No i co? A kuku? Dochodzimy do absurdu. Ale on zwraca uwagę, że komentując cały czas papieża Jana Pawła i to Redemptoris Missio, że jeżeli europejski dobrobyt jest jedynym celem, żeby mieć więcej, konsumować więcej, żeby życie było wygodniejsze, to on mówi, to się nie może udać.
to się musi dla nas wszystkich, dla was Europejczyków, fatalnie skończyć. Projekt Europa musi się zawalić. Ja to piszę jako konstytucjonalista i jako wierzący Żyd, że się nie da, że zapewnić jakości demokracji i prawa i relacji społecznych i ekonomicznych i podatkowych i wszystkich innych, jeśli się nie ma poprawnej koncepcji osoby ludzkiej, jeśli się nie ma Bożego objawienia, to się nie ma źródeł do poprawnej koncepcji osoby ludzkiej. Jeśli się nie ma poprawnej koncepcji osoby i jeśli się nie czyta Bożego objawienia biblijnego, a wy je macie w prezencie, ale żeście je odrzucili ze stanowienia prawa i z relacji międzyludzkich i społecznych, wy je usuwacie, wy jesteście szaleńcami, samobójcami. Ja chcę wam to jasno powiedzieć i napisać. I on dlatego mówi, że dokumenty Unii Europejskiej, ta konstytucja, która była przygotowywana, i obawiamy się tutaj pewnie we dwóch także z naszymi widzami, że ten projekt Europa, który jest teraz przygotowywany, który lansują bardzo mocno środowiska urzędników unijnych i który lansuje w pewien sposób rząd niemiecki. Gdzieś tam jest to, mówiliśmy o tym, ale czytaliśmy też wszyscy wtedy, kiedy aktualny rząd Niemiec swój program podawał narodowi niemieckiemu i wyborcom, obywatelom niemieckim. Otóż tam jest pustka aksjologiczna. Tam jest nihilizm, tam jest utylitaryzm, tam jest biologizm, można by wręcz powiedzieć. I ja słuchając, proszę naszych widzów, żeby też pod tym względem byli uważni. Kiedy ktoś mówi, czy po angielsku, czy po niemiecku, czy po francusku, czy po polsku, wartości europejskie, to ja się pytam, proszę pani, proszę pana, o co ci chodzi? Dokąd zmierzasz? Czy ktoś nam zdefiniował te wartości europejskie? Co to jest? No bo jeżeli wartością europejską jest odrzucenie małżeństwa i rodziny w jej naturalnym kształcie i redefinicja, jeżeli wartością europejską jest możliwość produkowania dzieci, jeżeli wartością europejską jest zgoda na kupowanie, czyli zamawianie sobie dzieci przez surrogację, jeżeli wartością europejską jest zabijanie nienarodzonych dzieci z ograniczeniami albo bez, ale zabijanie w majestacie prawa, ba, za pieniądze wszystkich podatników. To jest wartość europejska. Jeżeli wartością europejską jest demoralizacja dzieci od przedszkola aż do nienaturalnej śmierci, bo wywołanej przez truciznę, czyli przez tak zwaną eutanazję, zalecano i można powiedzieć, będącą priorytetem w momencie, kiedy systemy ubezpieczeń społecznych nie dają rady, bo ludzie żyją za długo i wymagają zbyt kosztownych procedur medycznych, dlatego Nationale Nederlanden i wszystkie inne ubezpieczalnie i banki są zainteresowane, żebyśmy żyli krótko i szczęśliwie, ale nie chorowali wcale i umierali nie pobierając żadnych świadczeń emerytalnych. Tak jest w tej konfiguracji ekonomicznej także w Polsce. Nikt tego wprost nie mówi, ale generalnie tak to powinno działać. Otóż jeżeli ktoś żyje uparcie 90 albo 100 lat i korzysta nie tylko ze świadczeń emerytalnych, ale jeszcze dodatkowo potrzebuje bardzo drogiej opieki medycznej czy opiekuńczo-wychowawczej przez dziesiątki lat, jeżeli dzieci dotknięte jakimś upośledzeniem rodzą się wbrew postępowi i żyją
i potrzebują opieki, potrzebują szkolnictwa specjalistycznego, potem domów opieki specjalnej przez kilkadziesiąt lat. To jest 5-10 tysięcy złotych miesięcznie. Jaki system to wytrzyma? Więc eutanazja albo aborcja eugeniczna, do której się chce wrócić w Polsce. Siły postępu idą w tę stronę. To jest dokładnie ta pustka, to jest dokładnie ten nihilizm, to jest dokładnie to odrzucenie jakiejkolwiek godności człowieka. Jeżeli my możemy w imię naszych bardzo konkretnych korzyści finansowych jako społeczeństwo zadekretować i doprowadzić do śmierci iluś tysięcy naszych nienarodzonych współobywateli, czy narodzonych, ale zestarzałych, którzy wymagają ogromnych nakładów finansowych, jesteśmy w stanie im zaproponować eutanazję. Mało tego, zasugerować, żeby to dla swojego dobra i dla naszego podpisali. Nawet wtedy, kiedy nie bardzo rozumieją, co podpisują. Przecież to jest całkowity darwinizm społeczny, prawo silniejszego. Nie prawo prawa, nie jak odniesienie do jakiejkolwiek prawdy transcendentnej, nie odniesienie do nienaruszalnej, świętej godności osoby ludzkiej, nie nadawanej przez żadne państwo, jak mówi Karta Praw Człowieka, ale właśnie tak zwane europejskie wartości, gdzie nikt tego nie definiuje poza rozporządzeniami i ustawodawstwem wspólnym lub wspólnych państw. Jeżeli ideologia gender zostanie nam niebawem, a wszystko na to wskazuje, narzucona, jeżeli w którymś momencie, za kilka miesięcy, ja nie będę mógł publicznie w telewizji Trwam mówić tego, czego uczy Chrystus i Kościół na temat grzechu sodomskiego, bo będzie to określone i zakwalifikowane w polskim prawodawstwie, a są już projekty jako mowa nienawiści, to proszę mi nie mówić, że to są wartości europejskie. W każdym razie jest to jakaś forma, ja teraz nie nawiązuję do profesora Weilera, jest to jakaś forma ideologicznego totalitaryzmu, w którym we Francji on już jest. Tam już jest ustawodawstwo, że ktokolwiek publicznie sprzeciwia się ustawodawstwu zezwalającemu na aborcję, podlega karze tam do lat dwóch czy trzech więzienia. Otóż to jest najbardziej postępowy postęp. To jest właśnie ta wolność. Chciałbym się mylić, ale Polska czy już, czy niebawem idzie w tę samą stronę i musimy, słuchając tego, co nam mówi pan profesor Weiler, zapytać o to, czy Unia Europejska, czy Wspólnota Europejska, czy jej integracja troszkę bardziej ścisła, którą się proponuje, czyli jej centralizacja, ma jakiś telos, czyli jakiś cel, który moglibyśmy określić transcendentny. Jeżeli ta wspólnota ma tylko cel, którym jest europejski dobrobyt, jeżeli tym celem jest jakaś forma dobrobytu, jeżeli jest tylko wygodne życie, to właściwie można bać się, że niebawem ten miękki totalitaryzm zostanie domknięty, zostanie dopracowany, zostanie w ten sposób, tak, czy ze swoim telos jawnie hegemonicznym, on teraz pyta, encyklika Redemptoris Missio i ze swoim etos, który wyklucza ustępstwa, ta encyklika coś wnosi do dyskusji o Europie. I profesor Weiler mówi, tak, Jan Paweł II, Kościół katolicki,
poprzez swoją bardzo konkretną wizję człowieka i objawienie, że i twierdzenie, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie każdego człowieka, wnosi w dyskusję o Europie i jej kształt coś niesłychanie ważnego, mianowicie wnosi nie tylko Chrystusa, ale wnosi pojęcie absolutnej prawdy, bez której, on dodaje później, między wierszami, Europa się nie ostoi. O, i dlatego prawda, która jest jasna i bezkompromisowa, to jest pierwsza część jego komentarza do encykliki papieża, i druga to jest wolność. Otóż on cytuje encyklikę Redemptoris Missio. Papież mówi tak: Kościół zwraca się do człowieka w pełnym poszanowaniu jego wolności. Misja nie uszczupla wolności, ale działa na jej korzyść. Kościół proponuje, niczego nie narzuca, szanuje ludzi i kultury, zatrzymuje się przed sanktuarium sumienia. Raz jeszcze Weiler wraca do tego, że jak i muzułmanie przyjeżdżają do Europy i osiedlają się w Toruniu, o którym my teraz mówimy tutaj w telewizji katolickiej, to do czego muzułmanie mają prawo, zdaniem profesora Weilera? Do tego, że ksiądz jest księdzem. I że spotyka księdza na ulicy, spotyka go w sklepie, spotyka go w restauracji, spotyka go na uczelni, spotyka go na basenie. No nie musi pływać w koloratce, może się rozebrać normalnie. Spotyka go w kinie czy w teatrze, spotyka go w pracy tego katolika, który jest katolikiem, który ma medalik albo nie ma, no bo akurat odpiął. Albo nie nosi, ale widząc muzułmanina czy Żyda, który chodzi w czapeczce, rozmawia z nim o Bogu, o wierze i mówi: wiesz co, ja jestem chrześcijaninem, Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem świata, twoim też. I rozmawiają, się spierają. Twoje ty, twój absolutyzm w roszczeniu do objawionej prawdy, mówi Weiler, pomaga mi przyjąć moją tożsamość. Jeżeli ty nie będziesz przekonany o twojej prawdzie religijnej, to ja nie będę sprowokowany do określenia mojej tożsamości chrześcijańskiej. Krótko mówiąc, bardzo dobrze nam robi, próbuje nam powiedzieć profesor Weiler, że ten drugi jest zdeklarowanym wyznawcą, że ten drugi jest jasnym wyznawcą, że ten drugi jest, można powiedzieć, wierzącym na całość, całym sobą wyznawcą islamu. I to, co my mamy do zrobienia, myślę, że widzowie się z nami zgodzą, to jest właśnie odkrywać w sobie taką prawdziwość, autentyczność. Jan Paweł by dodał radykalizm, czyli powrót do źródeł, do korzeni, bo radix po łacinie znaczy korzeń. Tak jest nazwa niektórych ziół, niektórych przypraw, radix. Na przykład korzeń chrzanu, używany do kiszenia ogórków czy do robienia chrzanu, kiedy się je jakieś wędliny. O, właśnie to, być radykalnym, być sobą, to jest, powiada profesor Weiler, ogromna przysługa, którą chrześcijanie i Jan Paweł z tym roszczeniem do absolutnej prawdy w Jezusie Chrystusie czynią Europie, ponieważ prowokują Europejczyków do czego? Do określenia swojej tożsamości, do jej odszukania. Także wtedy, kiedy jesteś Europejczykiem zobojętniałym, kiedy jesteś ateistą, kiedy jesteś bezwyznaniowy, kiedy jesteś laicki, kiedy spotykasz chrześcijanina z przekonania, wyznawcę, świadka, to on twojej wolności
i twoim wartościom europejskim czyni bardzo dobrze, bo on ci pozwala się określić i zobaczyć, gdzie są twoje korzenie i skąd wyrastasz. To jest niesłychanie ważne, ta karkołomna, wydawałoby się, pełna paradoksów, logika, którą on, czytając Redemptoris Missio, z tego wyprowadza. Abyśmy pamiętali właśnie o tym naszym zadaniu i byli dumni z tego, kim jesteśmy. Solą ziemi. Tak jest. Bardzo dziękuję. I chrzanem. Może by byle nie cukrem. Byle nie cukrem. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy też Państwu, że byliście z nami i niezmiennie zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie w programie Mocni w Wierze. Bóg zapłać.